Boże, coś wam powiem. Kiedy Jezus przemawia, nie potrzeba niczego komentować. Dziś mówi bardzo dosadnie to, co my często ujmujemy słowami nie dla psa kiełbasa. Więc nie wszystko dla wszystkich. Pan ujął to bardziej obrazowo. Nie dawajcie psom tego, co święte i nie rzucajcie swych pereł przed świnie. To, co święte i drogocenne, nigdy nie zostanie docenione przez tych, co nie szanują świętości. Świnia czy pies uchodziły za zwierzęta nieczyste, a więc nie można było się nimi skalać, by móc sprawować obrzędy. Zresztą my mamy bronić świętości, a więc stać na straży tych wartości, które są dla nas cenne. Wiara jest pewnym skarbem, który został w nas złożony, ale wymaga on nieustannej czujności, żeby nie rozmył się. Świętość należy traktować z szacunkiem. Strasznie mnie irytuje, gdy na okolicznościowych ceremoniach, zwłaszcza na ślubnych, wszystko jest takie sztuczne. Brakuje tylko, żeby na ekranie pojawiały się komunikaty. Wstajemy, siadamy, klękamy, odpowiadamy. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa wypraszano ze świątyni tych, którzy nie przyjęli jeszcze chrztu. Moment przeistoczenia mogli ujrzeć tylko wierzący. W kościele prawosławnym wszystko dokonuje się za zamkniętymi wrotami ikonostasu. Więc jest tu jakieś misterium. A u nas wszyscy mogą wszystko. Kłócać, gadać, pisać SMS-y. Święty Franciszek mówił, kiedy kapłan ofiaruje Jezusa na ołtarzu i przenosi go na inne miejsce, wszyscy powinni zgiąć kolana i składać hołd Panu, Bogu żywemu i prawdziwemu. Jemu cześć i chwała na wieki. Nie rzucajcie pereł przed świnie, właśnie o tym mówi. Bo stracimy ten skarb, zostanie wdeptany w błoto i zniszczony. Tym wszystkim chyba trzeba przyłączyć myślenie z muszę być na mszy, na chcę być. Chrześcijaństwo nie jest religią bezmyślności, lecz mądrego przemyślenia własnych decyzji. Tak jak ujął to Jezus, cały ten proces jest wchodzeniem przez ciasną bramę. Dawać i działać tak, jak sami byśmy chcieli otrzymać. Nie jest to nic przyjemnego, kiedy trzeba zacisnąć zęby i z miłością kogoś pouczyć, ale jest to najbardziej twórcze duchowo. Nieraz przyjdzie nam zmierzyć się z oporem i takim niezrozumieniem, otrzeć łzę rozpaczy i wysłuchać złośliwego komentarza. Czynić drugiemu, co nam miłe, oznacza czystość intencji wobec drugiego i uznanie w nim podobieństwa do Boga i do Jego godności. Dobro jest jedynym środkiem do życia w pełni. Ono wyraża niesamowitą relację z bliźnimi. Gdy brak dobra, coś zaczyna szwankować, zgrzytać, ta cała machina zaczyna sprawiać kłopot. Życie nas wkurza i idziemy na skrót. Gdzie nie ma dobra, tam króluje fałsz i zło. To, co jest zapisane w Ewangelii, jest prawdziwym skarbem. Kto to zrozumie, na pewno odmieni swoje życie nie do poznania. Coraz więcej osób będzie do niego przychodziło, ponieważ świat jest głodny prawdziwych świadków miłości. Idźmy ścieżką wąską, wchodźmy w ciasną bramę, żyjmy nieszablonowo i posłuchajmy, co mówił na ten temat papież Benedykt. Cóż oznacza ta ciasna brama? Dlaczego wielu nie może przez nią przejść? Czy to możliwość zarezerwowana tylko dla wybranych? Nie. Przesłanie Chrystusa mówi nam, że wszyscy możemy wejść do życia. Przejście to jest wąskie, lecz otwarte dla wszystkich. Ciasne, bo wymagające jest zobowiązaniem, ofiarnością, uśmierceniem własnego egoizmu. Z Panem Bogiem.